Witamy serdecznie z powrotem. Turniej Sanderson Farms Championship, turniej PGA Tour obchodzący swoje 50-lecie w tym roku. Ale my, szanowni państwo, na chwilę odejdziemy od tego, co dzieje się na ekranie, ponieważ jest z nami najlepszy polski golfista Adrian Merong. Witaj, Adrian. Witam serdecznie. Witaj, cześć, dobry wieczór. Przede wszystkim ogromne gratulacje dla ciebie i twojego teamu. Niewątpliwie bardzo duży sukces, na który ciężko pracowałeś przez wiele lat. Jako zawodnik, no, cały team na to pracował. Wszyscy trzymamy tutaj w Polsce za ciebie kciuki, pasjonujemy się tym, co robisz. Jesteś teraz w czasie przygotowań do ważnego startu turnieju kończącego sezon na Challenge Tour. Tym bardziej dziękujemy ci, Adrian, że znalazłeś chwilę, żeby z nami porozmawiać. Jasne, dziękuję, nie mam problemu. Właśnie dzisiaj przyjechałem do Omanu. Jutro będę grał pierwszą rundę treningową, która zaczyna się w środę. No tak, rzeczywiście dwa dni temu był to duży sukces, trochę nie dosyć, że w dogrywce przegrałem, ale grałem się naprawdę dobrze i jestem zadowolony z wyniku. No, piszesz kolejną kartę w historii polskiego golfa, także nie musisz być taki skromny. No, nigdy polski zawodnik wcześniej nie odniósł takiego sukcesu. Uwierz mi, że naprawdę wszyscy tutaj w Polsce odświeżali live scoring, no, wręcz ręce i palce się pociły. Powiedz nam proszę w skrócie, co tam się działo w końcówce? Jakie są twoje odczucia jeszcze związane z tak udanym startem? W końcówce rundy tej... Finałowej, tak, normalnej, do gry, jeśli chodzi o play-off, o dogrywkę. Jeśli chodzi o play-off, to grałem swojego golfa, zagrałem dobrego drive'a na fairway, zagrałem bardzo dobry trzy wód na środek greenu z 250 metrów. Przez jedną patrę, no i przegrałem. No właśnie, zrobiłeś birdie, czyli wykonałeś... Wykonałeś tak, całą robotę. No, rzadko kiedy się zdarza, że w dogrywce wygrywa wynik igla, prawda? To jest niespotykane wręcz. Dokładnie, no. Swój przeciwnik zagrał, jak potem powiedział, jeden z najlepszych strzałów w swojej karierze. Zagrał z 245 metrów, 2 metry od dołka. Już jak piłka wystartowała, leciała w powietrze, już wiedziałem, że będzie bardzo dobra, bo wyglądało to no, bardzo, bardzo dobrze od początku. Ale musisz być... No, ciężko było coś zrobić więcej. Ale i tak fenomenalny poziom dogrywki, gratulujemy. Gratulujemy. A powiedz nam, Adrian, jaki jest teraz najmocniejszy punkt twojej gry i co twoim zdaniem w największym stopniu przyczyniło się do tak dobrego wyniku? Ostatnio dużo pracowałem nad driverem i nad tym, żeby trafiać więcej fairwayów, bo w poprzednich turniejach tym trochę męczyłem. I mam wrażenie, że to mi dało jakby możliwość atakowania pinów, bo wiadomo, jak się zagra na fairway, no to jest dużo łatwiej potem atakować piny niż gdzieś z drafu, więc myślę, że to było jednym z czynników oraz również patowanie. Dużo trafiałem takich solidnych patów, parę z greenów padło, więc to też takie na pewno pomaga i robi wynik. A czy to, że grałeś w ostatnich tygodniach w Polsce w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych, miało jakiś wpływ na tak dobrą dyspozycję w Emiratach? Może te warunki nie miały wpływu, aczkolwiek dobrze, bardzo mi się dobrze grało w Polsce na Sardyniach właśnie, na przesiepie i na French Touch, więc właśnie pracowałem nad jedną rzeczą techniczną i ta rzecz wygląda na to, że była kluczowa i zaczyna to wszystko jakoś powoli wyglądać i w końcu czuję się bardzo pewnie przed strzałem niż było na przykład w pierwszej połowie sezonu czy w środku sezonu, no ta gra nie była taka równa i stabilna, a teraz czuję, że ta forma przyszła i no jest jakby właściwa pora na to i mam nadzieję, że w tym tygodniu mnie nie opuści.
My też mamy taką nadzieję. Nasi widzowie na pewno zastanawiają się, jaka jest tajemnica tak dużego sukcesu. Czy mógłbyś zdradzić nam, jak wygląda twój dzień w tym tygodniu? Zaczynasz taki tydzień przygotowawczy do tak dużego turnieju, jakim jest Road to Oman. Zdradzisz nam, Rąbka, tajemnicy, co będziesz robił przed startem? Jasne. Jutro od 9:30 jadę na pole. Zagram 9 dołków. Planuję zagrać 9 dołków, pewnie pierwszą dziewiątkę. Po rundzie trochę patowania, trochę rędziu. Potem odpoczynek, bo ostatni tydzień był bardzo męczący ze względu głównie na pogodę. We wtorek mamy proam obowiązkowy, każdy zawodnik będzie grał w proamie. O ile się nie mylę, to jest shotgun o chyba 8:00, więc poznam pole 18 dołków proamu. No i w środę już zaczyna się turniej. Głównie przed turniejem zawsze spędzam najwięcej czasu na puttingu, jakby poznając greeny i poznając szybkość greenu. Fantastycznie. A powiedz jeszcze, Adrian, z pewnością przed takim turniejem, takiej wysokiej rangi, może pojawić się trochę stresu, trochę napięcia. Czy w związku z tym masz jakieś specjalne techniki, metody, którymi mógłbyś podzielić się z widzami? Na pewno jest ten stres, presja, aczkolwiek tak znani psychologowie w golfie mu powtarzają, że rutyna jest najlepszym sposobem na przełamanie stresu, czyli robienie ciągle tego samego i powtarzanie sobie, że jeśli się już to robiło 1000 razy, to czemu teraz ma nie zadziałać, więc moim sposobem jest na pewno rutyna i robienie na okrągło tego samego. Nawet jak coś nie wychodzi, to podchodzę do następnego strzału jakby z myślą, że nic się nie stało, że jest kolejny strzał i trzeba zrobić swoje. No to rutyna jest najważniejsza moim zdaniem. Tak jest. Jeszcze dwa pytania dosłownie, Adrian, do ciebie z mojej strony. Wykonałeś plan minimum, prawda, dla siebie, jeśli chodzi o ten sezon tak naprawdę, bo zakwalifikowałeś się do top 70 w rankingu Challenge Touru, a nawet lepiej, bo jesteś teraz top 33. To jest bardzo, bardzo dobry wynik. Czy myślałeś o czymś więcej na początku sezonu, czy jesteś już spełniony? To znaczy, tak, przed turniejem w Dubaju na pewno minimum było zakwalifikowanie się do top 70, żeby właśnie dostać tą kartę na cały rok, na challenge to na przyszły rok. Aczkolwiek no teraz, jak jestem w finale, no to na pewno apetyt urósł i jeszcze na pewno jest dużo gry i myślę, że wszystko jest jeszcze możliwe, więc nie zamierzam jakby spoczywać na laurach i chcę walczyć jeszcze o European Tour, bo mam tak naprawdę dwie dobre szanse, bo jeśli nie teraz złamanie w tym tygodniu, to jeszcze mam finał w Q School za 2 tygodnie, więc na pewno dam sobie wszystko, żeby jeszcze w tym roku wystąpić w European Tour. Super, super to brzmi, czyli apetyt rośnie w miarę jedzenia. Przypomnijmy naszym widzom, że jeśli zagrasz bardzo dobrze, też na pewno tak się stanie w tym tygodniu, to masz szansę dostać się do Turu Europejskiego. Musisz być w czołowej 15, tak? Na koniec sezonu, w końcowej klasyfikacji. Super. A powiedz jeszcze, Adrian, jedną rzecz. Jak zmieniło się twoje podejście w tym sezonie? Przez cały ten sezon zaczynałeś i teraz, jakbyś miał powiedzieć, twoje podejście do gry, tak ogólnie, jakbyś miał określić w dwóch zdaniach. Czy coś się zmieniło? Czy czegoś się nauczyłeś? Do gry? Znaczy, może podejście się nie zmieniło, bo zawsze staram się grać jak najlepiej, aczkolwiek nauczyłem się, że szczególnie w turniejach czterodniowych, tak jak na challenge, to, że jest bardzo ważna jest cierpliwość, bo nie da się wygrać w turnieju pierwszego czy drugiego dnia, tylko trzeba być solidnym przez te 4 dni i no to jest jakby długa droga. Trzeba być cierpliwym, a na początku sezonu miałem wrażenie, że trochę mi tego brakowało. Chciałem po wszelką cenę zagrać najlepszy wynik pierwszego dnia, drugiego i się trochę denerwowałem, jak nie wychodziło. A teraz tak z perspektywy czasu patrzę, że myślę, że to był największy błąd i w ostatnim turnieju pokazałem, że byłem bardzo cierpliwy i popłaciło, jak widać. Widać, gratulujemy. Gratulujemy, Adrian. Cieszymy się bardzo. A propos cierpliwości,
opanowania. Kiedy sobie zdałeś sprawę, że być może zostaniesz jeszcze w Arabii Saudyjskiej? Chodzi mi o to, że wcześniej, przystępując do turnieju, miałeś w planach drugi etap, miałeś grać od czwartku w Hiszpanii, więc pewnie wszystko było zaplanowane, bilety na samolot kupione, hotel i tak dalej, i tak dalej. No tak, szczerze mówiąc, po trzecim dniu przeszła mi myśl, bo już prowadziłem w czasie gry, wiedziałem o tym, bo widziałem na Iderbocie, że wprowadziłem już turniej w czasie gry, potem zagrałem tę całą końcówkę, ale już mi to przeszło przez myśl, że jest taka możliwość, więc wychodziłem z założenia czwartego dnia, że jeśli dobrze zagram, to mogę tu zostać. No i tak się stało, ale no myślę, że to jest fajny problem, że tylko musiałem zmienić loty, i usunąć rezerwację, ale to nie ma problemu. Myślę, że na bardzo dobrze wyszło. No, oczywiście, że tak. Powiedziałeś, że musiałeś zmienić loty, musiałeś zmienić rezerwację. W jakim składzie jesteście na turnieju? Jesteś ty i Kadi, czy jeszcze ktoś jest? Sam się zajmujesz tym wszystkim, rezerwacjami, lotami, hotelami? Jestem, jeśli chodzi o grę, to byłem sam, nie miałem żadnego tego, ale jest tutaj taka dziewczyna, która pracuje w mojej agencji menedżerskiej, ona wszystko załatwia, loty, hotele, zmiany rezerwacji i tak dalej, więc ona mi tutaj właśnie pomaga na miejscu. Za to jestem bardzo wdzięczny, bo samym tego chyba nie ogarnę, bo trochę tego było. A w finałowym turnieju grasz z Kadim, czy sam będziesz szedł? Tak, finałowy turniej jest obowiązek mieć Kadiego, więc tutaj na miejscu sobie wezmę lokalnego. Lokalesa tak zwanego. Tak, lokalesa, który będzie znał pole i może mi coś, jakąś lokalną wiedzę podpowie. Super, Adrian. Nie będziemy już przedłużać. Przypomnijmy tylko, że wszystkie skróty z turniejów Challenge Tour można oglądać na antenie Golf Channel Polska. Jeszcze raz gratulujemy Ci, Adrian, ogromnego sukcesu. Trzymamy kciuki w tym tygodniu. Leć odpoczywać i jesteśmy w kontakcie. Gratulujemy w swoim imieniu, w imieniu całego zespołu Golf Channel Polska i oczywiście wszystkich kibiców golfowych, a wiemy, że w Polsce to wywołało ogromną radość i poruszenie. Wszyscy się cieszymy. Gratulujemy i życzymy Tobie jak najwięcej powodów do przeszkadzania w wieczorne po rundach godziny, żebyśmy mogli z Tobą rozmawiać i gratulować często, jak to tylko będzie możliwe. Dziękujemy, gratulujemy. Dobranoc, Adrian. Dobranoc. Super, dziękuję bardzo, pozdrawiam i miłego oglądania.